Witajcie na kanale Dynamotion Motion w kolejnym odcinku serii PackDrive Tips. Dzisiaj dowiecie się, jak zalogować się do kontrolera i w jaki sposób kopiować projekt sterujący pomiędzy kontrolerem a komputerem PC. Projekt powstały w tym środowisku zapisywany jest w formie pliku o formacie Project. I nazywany jest projektem źródłowym. W trakcie kompilacji projektu źródłowego generowany jest program wykonawczy w postaci pliku binarnego, który należy skopiować do pamięci ram kontrolera i zapisać na jego karcie Flash. Program wykonawczy zapisany na karcie Flash zwany jest projektem rozruchowym i odczytywany jest po każdym uruchomieniu kontrolera. Na karcie pamięci można też zapisać archiwum z projektem źródłowym, jednak nie jest to wymagane do prawidłowej pracy urządzenia. W tym filmie kopiowanie programu wykonawczego będę nazywać skrótowo kopiowaniem projektu. W środowisku EcoStruxure Machine Expert kopiowanie projektu na kontroler nazywane jest pobieraniem projektu, z angielskiego download. Należy mieć to na uwadze, ponieważ zazwyczaj kopiowanie plików na kontroler określane jest mianem wgrywania, czyli upload. W EcoStruxure Machine Expert jest na odwrót. Download oznacza kopiowanie projektu z komputera PC na kontroler, a Upload kopiowanie projektu z kontrolera na komputer PC. Kopiowanie projektu pomiędzy kontrolerem a komputerem PC jest możliwe wyłącznie w trybie online. Aby przejść w tryb online, musimy najpierw nawiązać komunikację z kontrolerem, a następnie się do niego zalogować. O tym, jak nawiązać komunikację z kontrolerem, dowiecie się z 5 odcinka serii PackDrive Tips. W celu powiązania kontrolera w projekcie EcoStruxure Machine Expert z odpowiednim kontrolerem fizycznym, klikamy dwukrotnie na kontroler w drzewie Device Tree i otwieramy zakładkę Communication Settings. Klikamy dwukrotnie na odpowiednie urządzenie z listy. Jeśli kontroler nie jest widoczny na liście, a jesteśmy pewni, że komunikacja została nawiązana, możemy ręcznie wpisać jego adres IP po wybraniu z listy rozwijanej IP Address. Następnie rozwijamy zakładkę Online i klikamy Login. Możemy też przycisnąć ikonkę logowania na pasku narzędzi lub wykorzystać skrót klawiszowy ALT F8. Jeśli program nie został skompilowany przed naciśnięciem login, kompilacja nastąpi automatycznie. Wykrycie błędów podczas kompilacji uniemożliwia zalogowanie się. Musimy potwierdzić, że wybraliśmy właściwe urządzenie. Zdajemy sobie sprawę z możliwości wystąpienia nieoczekiwanego działania sprzętu i wiemy, jak obsługiwać urządzenie. W tym celu klikamy na klawiaturze Alt F. Jeśli dostęp do kontrolera zabezpieczony jest hasłem, wyskakuje okno logowania użytkownika. Wpisujemy login i hasło. Kolejne kroki logowania są różne. W zależności od stopnia zgodności projektu sterującego otwartego w oprogramowaniu, z projektem znajdującym się na kontrolerze. Istnieją cztery możliwe sytuacje. Sytuacja pierwsza. Projekt sterujący otwarty w oprogramowaniu jest w pełni zgodny z projektem znajdującym się na kontrolerze. Sytuacja druga. Projekt sterujący otwarty w oprogramowaniu zawiera niewielkie modyfikacje projektu znajdującego się na kontrolerze. Sytuacja trzecia. Projekt sterujący otwarty w oprogramowaniu znacznie różni się od projektu znajdującego się na kontrolerze. Sytuacja czwarta. Na kontrolerze nie jest dostępny żaden projekt sterujący. W niektórych z tych sytuacji wymaga się skopiowanie na kontroler całego projektu, a w innych mamy możliwość dokonania zmiany online, czyli tzw. online change. Wykonując download lub online change modyfikujemy program wykonawczy w pamięci RAM kontrolera a nie projekt rozruchowy na jego karcie Flash. We właściwościach aplikacji możemy zaznaczyć, że chcemy, aby projekt rozruchowy był aktualizowany domyślnie, zarówno podczas kopiowania projektu, jak i dokonywania zmiany online. W tym celu przyciskamy prawym przyciskiem myszy na człon Application w drzewie Application Tree, klikamy Properties, przechodzimy do zakładki Boot Application i zaznaczamy checkboxy Create Implicit Boot Application on Online Change. I Create Implicit Boot Application on Download. Wróćmy do naszych czterech sytuacji. W sytuacji pierwszej logujemy się do kontrolera bez kopiowania na niego projektu sterującego. Po podaniu loginu i hasła użytkownika przechodzimy od razu w tryb online. W sytuacji drugiej mamy do wyboru trzy opcje: Login with Online Change, Login with Download i Login without Any Change. Opcja online change dostępna jest tylko w oprogramowaniu z aktywną licencją EcoStruxure Machine Expert. Jeśli ją wybierzemy, program działający na sterowniku zostanie zmodyfikowany bez zatrzymywania procesu. Wtedy na kontroler kopiowane są tylko zmodyfikowane obiekty programu sterującego. Należy pamiętać, że zmiany dokonane w inicjalizacyjnej części kodu zostaną zaimplementowane dopiero po zrestartowaniu kontrolera. Login with Download oznacza zalogowanie się wraz ze skopiowaniem na kontroler pełnego projektu. Wiąże się to z zatrzymaniem działających na sterowniku procesów. Możemy też zalogować się do kontrolera, nie modyfikując działającej na nim aplikacji, poprzez wybranie opcji Login without any change. Wtedy, będąc w trybie online, będziemy mogli w dowolnym momencie wykonać online change lub download. Dodatkowo w oknie wyboru możemy odznaczyć checkbox Update Boot Project, jeśli w tym przypadku nie chcemy aktualizować projektu rozruchowego. Aktualizację będziemy mogli przeprowadzić w dowolnym momencie w trybie online, klikając Create Boot Application w zakładce online. Z kolei, jeśli klikniemy Create Boot Application w trybie offline, projekt rozruchowy zostanie zapisany w folderze projektu na naszym komputerze. W sytuacji trzeciej musimy skopiować na kontroler cały projekt. W zależności od tego, czy obecny projekt na kontrolerze jest w trybie RAN czy STOP, wyświetla się inny komunikat. Jeśli obecny projekt jest w trybie RAN, wyskakuje informacja, że na kontrolerze istnieje pracujący projekt i musimy go zatrzymać i zastąpić. Klikamy jest. W przypadku poważnych różnic między projektami wymagany jest cold start, czyli zimny rozruch kontrolera. Potwierdzamy klikając tak. Z kolei, jeśli obecny program wykonawczy jest w trybie Stop, wyskakuje informacja, że zmiana online jest niemożliwa i konieczne jest skopiowanie projektu na kontroler. Klikamy jest, a następnie tak, aby ponownie uruchomić urządzenie. W sytuacji czwartej na kontrolerze nie istnieje żadna aplikacja, więc musimy skopiować na kontroler cały projekt. Potwierdzamy chęć skopiowania projektu przyciskiem Jest, a następnie klikamy Tak, aby ponownie uruchomić urządzenie. Będąc w trybie Online, możemy również zapisać na karcie pamięci kontrolera archiwum z projektem źródłowym. W tym celu musimy najpierw zapisać ostatnią wersję projektu na naszym komputerze. A następnie rozwinąć zakładkę online i kliknąć Source Download to Connected Device. Z kolei, aby skopiować projekt źródłowy z kontrolera na nasz komputer, przyciskamy Source Upload, klikamy dwukrotnie na odpowiednie urządzenie, wybieramy lokalizację na dysku komputera i klikamy Extract. Jeśli chcemy od razu otworzyć projekt w oprogramowaniu, klikamy TAK i OK. Procedurę kopiowania projektu źródłowego z kontrolera na komputer PC możemy wykonać zarówno online, jak i offline. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. W kolejnym dowiecie się, jaką funkcję pełni wewnętrzny UPS w kontrolerach z serii PackDrive 3 LMC Pro i Pro 2 oraz jak go zainstalować w urządzeniu oraz skonfigurować w projekcie sterującym.